Jeżeli chodzi o zasady egzaminu yy pisemnego z języka polskiego, trzeba powiedzieć o pewnych dostosowaniach, które wy jako maturzyści i maturzystki macie w roku 2023 oraz 2024. Zobaczcie na tabelę, którą widzicie, właśnie teraz na slajdzie. Po pierwsze, widzimy rozbicie tego egzaminu na trzy części. I tak, za pierwszą część język polski w użyciu możecie otrzymać w tym roku i w przyszłym 17% ogólnej puli punktów. Za test historyczno-literacki, Aż 25% punktów. Natomiast czego nie wolno na pewno lekceważyć, wypowiedzi argumentacyjnej, ponieważ za część trzecią w roku 2023 oraz 2024 możecie otrzymać aż 58% ogólnej sumy punktów. Łącznie za maturę pisaną z języka polskiego zdobyć możecie 60 punktów.